Siema, z tej strony Daimon, to jest kolejny odcinek z No Man's Sky. Witam w przygodach w domku z Dirta. Musimy zrobić... Co my dzisiaj właściwie robimy? Zasilamy nasz portal. Czyli... technologia bodajże, zbudowania. Reaktor na biopaliwo musimy zdobyć, tylko że ja nie mam danych. Musiałbym je skądś pozyskać. Czyli zaraz, poczekajcie. Dziennik. Zwieść planetę, rozbuduj swoją bazę. Przetwarzaj pozyskane dane. Chyba już nie mam żadnych, prawda? Zaraz, ekwipunek jest pod tabem. Musiałem sobie już przypomnieć. Nie mam żadnych danych. Fuck. Jest tylko mikroprocesor. Pytanie moje brzmi, gdzie możemy znaleźć dane? Bo to chyba widać na tym skanerze. Zakopana skrzynia. Pszenica heptloidalna czy coś? Niebezpieczna flora. Moduł zakopanych technologii. Szczątki. Co jest z tego najbliżej? 137, 105. Dobra, najpierw przejdziemy się tu. Bo chciałbym prawdopodobnie zdobyć tlen z tego. Bo trochę potrzebuję. A, miałem jeszcze zrobić... Zaraz. Miałem zrobić paliwo do statku, żeby móc się poruszać po planecie. Jestem głupi. Nie masz tą niebezpieczną florę, która da mi dużo tlenu, mam nadzieję. Więc teraz tak, z czego to paliwo miałem zrobić? Diwodór i blacha metalowa. Tu blachę metalową zrobimy sobie tak po prostu. Możemy teraz zrobić to. Używane do ładowania. Więc teraz tak. Wracamy do naszego statku. I będziemy mogli wystartować. Pytanie. Silnik pulsacyjny. Działko fotonowe. Z działka nie mogę skorzystać, ale silniki normalne też są naładowane. O, sud. To sobie zbierzemy. Sud się akurat przyda. Zaawansowany laser wydobywczy. Chciałbym też to zdobyć, ale chyba musimy dojść do odpowiedniej misji, żeby do tego doszło. Więc teraz tak, tlen. Przenieśmy to sobie do statku, prawda? Bo to tak nie działa. Ładunek? Co? Okej, ja już nie wiem. Nie wiem, jak to działa. Wytwórz więcej. Przesuń składuj, ale... Szybki transfer. A, jestem idiotą. Statek. No nie mów, że to się nie mieści tu. Zaraz, co z tym zrobiłem? Czemu tego nie ma? A, ładunek. Jestem idiotą. Mamy naładowany silnik startowy. Tyryt lub piryt. W obfitości na polach asteroid w pobliskiej przestrzeni kosmicznej. Włącz skok impulsowy. Okej, nie rozumiem, skąd ja mam to wziąć. A, ja mam tryt. Teraz, skąd ja mam tryt? Nie wiem, ale możemy na chwilę obecną odlecieć, tylko chciałbym sobie oznaczyć tak, po pierwsze skaner,
są strażnicy, którzy nie wiem co robią do końca jeszcze. I miałem znaleźć uszkodzoną maszynerię przykładowo. Dobra, to jest na tyle blisko, że chyba mogę sobie pozwolić na pójście tam tak po prostu z buta. Mam nadzieję, że to będzie ok. Tylko jeszcze doładuję sobie system ochrony przed zagrożeniami. Zapada noc. Chyba się wtedy zmniejsza temperatura albo coś. Chyba nic aż tak istotnego. Tu jest uszkodzona maszyneria. Miejmy nadzieję, że znajdę tam technologię. Jak nie, to poszukamy dalej. O, ja już tu nie byłem. Mam wrażenie, że byłem tu i coś zbierałem. Będę zły. O, nieprzeskanowane coś. A, to jest chyba strażnik. Albo coś. Uszkodzona maszyneria. Tu jest niestety tylko... coś takiego. Tu jest zakopana technologia, czy coś takiego. Osiągnięto cel, więc teraz... bierzemy to, zmieniamy... a, nie F, tylko przełącz. I schodzimy w dół. Moduł technologiczny. Pozyskane dane 1. Super. Dokładnie tego mi było trzeba. Więcej nie potrzebujemy. Możemy sobie pozbierać trochę surowców w międzyczasie. Pył ferrytowy też można zebrać, bo w zasadzie czemu nie? Nic nie stoi na przeszkodzie. Cześć. Czy ja się już skanowałem? Tak. A nie uciekaj, tak. O, niezidentyfikowany materiał. Gdzie? Tutaj. Za drzewem. Eganit. Sporo naprawdę do skanowania jest tutaj. Tych skał, jak, tak jak już mówiłem wiele razy zresztą, jest całkiem sporo. To mi zużywa to, prawda? Stop, widziałem gdzieś tu sud albo coś. Coś ciekawego zauważyłem. Oczywiście się zmyło nagle. Dobra, wracamy do tej bazy, nie ma co. Umrzeć nie umrzemy chyba, no ale wiecie. Trzeba też pamiętać, że systemy podtrzymywania życia pozwalają nam chodzić, nie tylko biegać. Domek z Dirta, świetna nazwa. Jednostka badań nad konstrukcjami. Technologia. Ogniwo zapisu. Pozwalają wracać do wybranych miejsc. Zapisać postępy w dowolnym momencie. Okej. Okay. Blacha metalowa, tlen. Kurna. Okej, okay. Okablowanie elektryczne jest za zero. Mogę sobie od razu odblokować. Wysoko wydajne okablowanie elektryczne, aby podłączyć generatory zasilania do swojej bazy. Okej. Okay. Rozumiem chyba. Dobrze. Także teraz. Czy ja chciałbym gdzieś... skonstruuję reaktor na biopaliwo. To mogę na zewnątrz postawić. A, nie mam tlenu przede wszystkim. To słabo. Myślę, że to jest dobry moment, żeby się przelecieć gdzieś statkiem. Zaraz. Ty? Z czego ty jesteś? Słodki korzeń. A, mogę to tylko zbierać. Ty jesteś pszenica. Okej.
spoko. Myślałem, że mogę to przeskanować. Czyli jest posud. A, skaner się ładuje, bo go użyłem jak idiota, mimo wszystko, mimo że wiedziałem gdzie idę. Fenomenalnie po prostu. Sud się przyda na potem. Ale trzeba znaleźć jakieś źródło tlenu, bo tlenu to akurat mamy bardzo mało. Tu jest węgiel. 25% ochrony. Przejdę się jeszcze tu, bo mamy tutaj. Kurna, nienawidzę was, przysięgam. Myślę, że mogę coś przeskanować przez ten dźwięk. Okej, niebezpieczna flora daje. Co ja mogę wywalić? Nic nie chcę wywalić, ale mogę chyba. Nie mogę nic przenieść do statku, bo jest za daleko. Dobra, trzeba wracać. Co ja robię? Stoję w miejscu. Jak idiota. To jest daleko. Trzeba będzie zużyć sud. Prawda? Nie chcę biegać. Mam mało zasobów. Nie mogę. 10% ochrony. Proszę mnie nie zatrzymywać. Dobra, nie musimy doładować. Sud. Dobra, wszystkiego przynajmniej nie zużyłem. W takim razie trochę szkoda, że się cofnąłem. Dobra, przelecę się statkiem, tak jak mówiłem. Mam paliwo, to z niego skorzystam. Tego nie mogę. Albo z tego już zebrałem wszystko. Z tego co czytałem, mogę używać też skanera, jak jestem w pojeździe. Czytaj w statku. Dobra, możemy. Zaraz co? B? Co ja mogę zrobić pod B? Kamera budowy? A, podczas budowy. Muszę najpierw znaleźć surowce. Dobra, startuj. Okej. Silnik startowy 50%. No well fuck. Mam tylko nadzieję, że mi nie skończy się za szybko paliwo. Polecimy sobie gdzieś tam, tylko trzeba wyrównać kurs. Polecić w miarę nisko też. I szukamy. To mi nie pokazuje na taką odległość, prawda? Szkoda. Chciałem znaleźć tlen, ale nie wiem gdzie go szukać. Okej, tu są bulwy. Tu jest roślina zasobna w tlen. Ale tylko jedna. Zaraz, jaskinie! W jaskiniach jest tego mnóstwo. Dobra, możemy wylądować tutaj w takim razie. Okej, nie jest źle. Właściwie cieszę się, że tu przyszedłem. Klimat mrożący. Tylko, żebym się potem odnalazł. To będzie chyba największy problem. Tu jest spadek, dzięki któremu będę mógł złożyć dioksyd. Co to są za trzy gwiazdki? Jestem podtrzymywania życia 5%. Dobra, wlatujemy do środka. Użyję trochę tlenu, jeśli mi zostało. A nie zostało mi w ogóle nic. No to mamy problem. Zaraz, tu jest woda. Dobra, gdzie jest tlen? Rozumiem, że pod wodą mogę oddychać, czy nie mogę? Czy to.
Chyba w tych jaskiniach nie będzie włączony dodatkowy tlen. Kurna. Nie wiem, co się dzieje. Nie gadaj, że się stąd nie wydostanę teraz. Ja jebę. Żel podtrzymywania życia. Tylko coś trzeba wydupić. Tu nic nie skraftuję. Dobra. To śmieci. Wydupiaj mi z tym. Tym się to wywala. Stop, stop, stop. Żel podtrzymania życia. Dobra. Wynośmy się stąd chyba. Jako że... Kurna, nie denerwuj mnie. Jako że tam nie ma tlenu, to jesteśmy w lekkiej dupie. Jak ten skaner się znowu rozładował. Ale dobrze wiedzieć, że przynajmniej mogę... Co to ta roślina? Ta niebieska, może ona... Też jest zasobna w tlen. Fajnie by było. Szkoda, że ten silnik startowy się tak szybko rozładowywuje. Jakbym miał jakiś uran albo coś. Tarcza odbijająca. Zapomniałem, że to się nie ładuje w trakcie siedzenia w środku. Dobra, trudno. Nie jest źle. Widzę tu coś. Jakaś roślina. Zdew deuter. Skok napięcia w plecaku odrzutowym. To ani trochę mi się nie przyda. NA. Gdzie jest tlen? Planeta, na której tlenu nie ma, to jest jakiś absurd. Przecież przejdę się tam. Węgiel, kryształ szronu. Roślina zasobna w sód. Potrzebuję tlenu w trybie natychmiastowym. Resud też będę zbierał w międzyczasie, żeby przypadkiem mi się nie skończył. Okej, wstaje dzień. Jakaś dobra informacja. Choć trochę. Okej, to jest flora niebezpieczna, z której leci tlen. Nie potrzebujemy tego tlenu aż tak dużo. Mam go 9 na razie. Sód będę zbierał w międzyczasie, żeby ładować kombinezon. Diwodór będzie nam też potrzebny. Potem do wszystkiego w sumie. Sobie to wydobędziemy tak czy owak. To jest jakiś inny region chyba tej planety. Nie wiem ile mam węgla w sumie. Mam dużo, mogę... dowoli korzystać z tego promienia wydobywczego i... Okej, skończył mi się chyba sód do końca. Prawda? Nie, jeszcze 10 zostało. Ajajajajaj, tragicznie. Dobra, tu jest dużo sodu. NA. Wszędzie ten sód. Ale będę musiał go zbierać, żeby przeżyć. Tak czy owak. Z czego się robi ten żel podtrzymywania życia jeszcze raz? Galarety diwodorowej, to sobie ją stworzę od razu.
Diwodór jeszcze potem mi się przyda do zrobienia paliwa ewentualnie. Tam jest, są czerwone rośliny. Dobra, mamy tlen. Znaczy, no jeszcze go nie mamy, dopiero go znalazłem. Ciebie mam wrażenie, że nie znam, ale może to po prostu moja ignorancja. Tu niedaleko jest moduł technologii. Tam jest nieprzeskanowany jakiś organizm. Gatunek 8 z 13. To trochę sporo was tu jest w takim razie. Dobra, nie potrzebuję tego. Chcę się dostać do modułu technologicznego. Jak to się chowa? Właśnie tego po prostu nie chowa. Stop. Zgubiłem się. Gdzie jest ten tlen teraz? Skaner się już naładował. Dobra, tu jest. Nieważne. Spokojnie. Nic się chyba przecież nie dzieje. Dobra, jeszcze raz trzeba doładować. Skaner sobie użyjemy. HHNA O2. O2 w pobliżu tutaj. Żebym tylko ja się potem znalazł. Nie jest łatwo. No nie jest łatwo, ale w sumie nie wiem, czy chciałbym, żeby było łatwo. Jakby było łatwo, to mogłoby być nudno. Jak daleko to jest? 50 jednostek jeszcze. Tam jest na dole jeszcze, dobra. Trochę tego tlenu jednak jest tutaj. Co prawda nie jest w grupach niestety ułożony. O, dobra, tu jest trochę sodu. Co? Strasznie, przepraszam. Nie atakujcie mnie. Wspomnienia Wykenów. Okej. Kamień rezonuje, wytwarza dźwięk, który wypełnia mój umysł. Zaczyna kształtować się wizja. Widzę dwóch wielkich obcych walczących ze sobą. W końcu jeden z nich triumfuje. Jego ofiara wykrwawia się na śmierć. Statkiem sił pokonany obcy wykonuje w moim kierunku gest. Przyjmij wiedzę. Widzę przed oczami słowo Wykane. To echo dziwnej wizji, która przed momentem była moim udziałem. Słowo w tym obcym języku wypala mi się w umyśle. Uczysz się słowa. Strażniku, idź stąd, ja potrzebuję tlenu. Sodu też. Mam nadzieję, że was to za bardzo nie denerwuje. Halo, szukaj. Zdrowie maksymalne, okej. Jest kolejna roślina zasobna w tlen. To sobie wydobędziemy. Czy skaner się z powrotem naładował? NA. Przywołać statek? Ale ja nie chcę. Nie warto chyba. Zaraz, w którą stronę jest moja baza? Tam. Więc możemy przejść się i pozbierać jakieś surowce, które znajdziemy. Dobra, w miarę się ustabilizowałem nawet, muszę powiedzieć. Myślałem, że tu tlen mi się wyświetlił, bo też jest czerwony. I ładujemy. Spokojnie, sodu sobie akurat. Czy mogę to czymś innym oprócz sodu? Bateria jonowa. To zgaduję, że już tak w ogóle do maksa mi to naładuje. Podziemna struktura organiczna, ale najpierw chciałem znaleźć tutaj jakiś moduł technologii. Tu możemy sobie coś wykopać. Nie to. Tutaj technologia jest. To wypada zbierać.
Odzyskane dane 1. Ale to jest ciekawe w ogóle, że jeszcze nie zobaczyłem wszystkich gatunków tutaj. To jest niesamowite. Jaka ta gra jest ogromna. Gdzie jest mój... O, tu jest tlen blisko mnie. Tlen to moja... Mój główny powód wyprawy. Posterunek Omejszma. Co? Kurna, no nienawidzę was, no. To zmień to. Daj mi tlen. Jak już tak bardzo chcę... Przestań tym strażnikiem, no. Daj mi spokój. Tu gdzieś był tlen do zebrania. Tu jest. Tam jest złoże jakieś. Sodu dawno nie zebrałem, więc myślę, że będziemy się... A tam jest jeszcze i tam jest tlen. Nie, wszystko jest dobrze. Fajnie się w to gra. To jest taka powolna, ale przyjemna rozgrywka. Nie wiem, jak to jest do oglądania, ale... Naprawdę przyjemność z gry jest ogromna. Jakby ktoś chciał zagrać, to polecam. Płyta Aznikowo. Odkryto obszar. Dobra, znowu trzeba użyć sodu. Ale całkiem... Byłbym skłonny powiedzieć, że mało się tego zużywa. Dobra, trochę tlenu. Trzeba zebrać. Gdzieś tu coś widzi... A, niebezpieczna flora. Którą trzeba zniszczyć. Zanim złoży jaja. Tam jest jeszcze O2. Tam jest NA. No pójdę, no co mi szkodzi, no. Co mi szkodzi? Zastanawiam się... A, to jest złoże zasobów. Tam jest statek. Ale chyba nie muszę na razie nim gdzie lecieć. Niby będzie daleko od bazy, no ale... Czasami tak bywa, że jesteś daleko od bazy, no. Idziemy w tamtą stronę generalnie, czyli mogę... Posudy jeszcze się gdzieś tu wybrać, bo widziałem, jak szedłem. Kontroluję cały czas, bo nie chcę też za długo nagrywać. Ale wypadałoby cokolwiek zrobić. W odcinku. Okej, mamy cokolwiek, co ma w sobie sud. No, niby... O, są dwa krzaczki. Niebezpieczna flora z tlenem. To nam takie dwie roślinki, chyba zauważyłem, że starczają mniej więcej na... Na jedno naładowanie. Czy ja właśnie z za dużej wysokości spadłem, przez co straciłem energię? Mam nadzieję, że nie. Jakieś surowce jeszcze. Sodu trochę pozbierałem. Wodoru możemy zebrać. Czy tam diwodoru, jak to się nazywa. Tutaj. Mamy sód jeszcze. Fragment kryształu. Kryształy. O, z tego leci węgiel i tlen. To jest bardzo fajne. Dużo mamy tlenu. Znowu muszę to naładować. Dobra, no w takim razie się wracamy już do bazy, nie ma co przedłużać. Będę w stanie stworzyć sobie ten generator. Bo z tego co pamiętam, po generator się wybieraliśmy. Już w ogóle zdążyłem zapomnieć, co robię. To jest przeskanowane. Czyli tak, znalazłem trochę technologii. I znalazłem dużo tlenu, więc mamy tego zapas. Nauczyłem się, że mogę też to ładować tymi żelami. To się nazywało bodajże żel...
żel życia, czy coś takiego. Nie pamiętam. Takie to jest urocze, nie wiem, po prostu. No tak, no. Po prostu tak. A tu już są zebrane, to nieważne. Już miałem się połasić na kolejne. Nie, bój się spokojnie, ja ci nic nie zrobię. Nie ma takiej opcji. Więc możemy tu postawić nasz reaktor na biopaliwo. A blachę jeszcze muszę sobie stworzyć. Tylko muszę. Dobra. Za mało mocy. Idźmy sobie, jestem za daleko od statku, prawda? W statku mam w ogóle blachę. Co przydałoby się ją wziąć sobie. Naprawdę przydałoby się. Ja mam statek po drugiej. Dobra, nieważne. Mam statek po drugiej stronie świata całkowicie, ale technologia, ładunek. Się zachciało robić rzeczy. Nie mogę po prostu z tego coś stworzyć. No nie, no. Tak żałuję, że ten statek. Dobra. Wytworzymy sobie więcej tego paliwa potem. Nie. Stop. Przywołaj pojazdy. Egzopojazd, frachtowiec, inny statek. Nie, no ten statek tylko mogę sobie przywołać. I on przylatuje właściwie. Jest chyba na tyle blisko ba... No trochę jebnął, nie będę kłamał. Jest chyba na tyle blisko bazy, że mogę sobie coś z niego wziąć. Mogę oczywiście. Odstawimy sobie te sześciany wiru. O, chcę coś z nimi zrobić. Używane do handlu. Tylko jeszcze nie miałem z kim handlować. Teraz możemy sobie zabrać blachę i w ten sposób stworzyć sobie reaktor na biopaliwo. Proszę bardzo, zrobiony. Zaraz, czemu to ma taki piec pusty? Co? No i znowu nie przeczytałem zadania. Escape'em to jest chyba dziennik. Użyj okablowania elektrycznego, połącz reaktor na biopaliwo z dowolnym komponentem. Kable kładzie się bezpłatnie. Dołączę kable. Okej, dobra. Kablowanie elektryczne, więc tak, bierzemy jedno gniazdo tu, drugie tu. I to chyba tyle, co bym chciał zrobić. Okej, jest świetnie. Napełnij reaktor na biopaliwo. Zbiornik pieca. Pierwiastki organiczne. To węgiel. Pozostały czas pracy 50 godzin w grze. Przecież to się nigdy nie skończy. Przysięgam. Prowadź paliwo, by zasilić sieć. No dobra, prowadziłem. Dobra, także coś zrobiłem. Nie mam gdzie się teleportować, prawda? No, nie mam nigdzie. Szkoda. No dobra, także to tyle w tym odcinku. W następnym może zdarzy się coś więcej, może stąd wylecimy, może dolecimy na jakąś stację kosmiczną. To tyle. Trzymajcie się i do następnego. Na razie.